Na tej podstawie burmistrz Strzegomia zwrócił się do wojewody dolnośląskiego o powołanie komisji do oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych, w których wystąpiły ujemne skutki przezimowania. Wstępnie szacujemy, że zostało dotknięte stratami około 150 gospodarstw na powierzchni 800 hektarów. A więcej będziemy mogli powiedzieć po tym, jak komisja już pójdzie w pola i dokładnie oszacuje. Wnioski rolników o oszacowanie strat w uprawach powinien trafić do urzędu w Strzegomiu jak najszybciej. Przyspieszy to pracę komisji i pozwoli w dokładniejszym stopniu określić skalę zniszczeń. Tę oceni wojewoda dolnośląski, który po zapoznaniu się z materiałem podejmie odpowiednie działania. Wtedy komisja przedkłada te wszystkie protokoły do wojewody i wojewoda zwraca się z pismem do ministerstwa o uruchomienie preferencyjnej linii kredytowej. Tegoroczne zniszczenia plonów to przede wszystkim pszenica oraz rzepa kozimy.